Na SOR przyjeżdża 35-letnia Monika Rataj. Kobieta od kilku dni pracuje w pralni. Nie lubi tej pracy i źle ją wykonuje. Dziś na siłę próbowała wyciągnąć materiał, który zaciął się w maglu i maszyna wciągnęła jej rękę. Jest z nią jej kochanek, 37-letni Krzysztof Magiera, który pracuje w tym samym zakładzie. Mężczyzna jest wściekły na kobietę, bo wczoraj nakrył ją na zdradzie. Ale proszę państwa, to jest szpital, bardzo proszę o spokój, dobrze? Teraz masz za swoje. Boli mnie strasznie. Boli. Co się stało? Strasznie boli mnie ręka, wciągnęła mi się do magla, a mój partner jeszcze się na mnie wydziera. Dobrze, panie, zabieram do sajtu, to jest nagły wypadek. Ale uratujecie mnie, prawda? Musimy pani podać morfinę, zbadać tę rękę. Ale nie proszę możecie mnie obciąć ręki, jak ja będę wyglądać bez ręki? Najpierw muszę panią odparać, spokojnie. Ale nie zostawisz mnie, prawda? Krzysiu! W sumie to niepotrzebnie tak się darłem na Monikę. W końcu miała straszny wypadek. Ale wczoraj nakryłem ją z jakimś obcym typem, jak się umawiała na seks przez internet. I dlatego jestem na nią strasznie wściekły, że nie wiem. Ja po prostu nie chcę z nią być. To odwiniemy. Pacjentka rok temu rozwiodła się z mężem, z którym była dla pieniędzy i którego cały czas zdradzała. Gdy się rozstali, związała się z 37-latkiem, który też zaczął ją nudzić, zwłaszcza gdy kazał jej iść do pracy. Zaczęła więc szukać nowego kochanka na portalu randkowym. Teraz jednak liczy na to, że obecny partner zlituje się nad nią i się nią zaopiekuje. Nie zostaniesz ze mną, nie zostawisz mnie. Nie, sorry, ale ja już w to nie wchodzę. Ale Krzysiu, przecież nie możesz mnie zostawić, musisz ze mną zostać. Krzysiu, przepraszam pana. Umawiałaś się z obcym typem przez internet na seks. Gdybym was sporo nie złapał, to pewnie już byś dawno to zrobiła. Ale ja nie chcę być z kobietą, która mnie zdradza. Ale Krzysiu, to był ostatni raz. Powiedziałem ci nie, za późno. Nie będę takim frajerem, jakim był twój były mąż. Proszę wyjść na korytarz. Ale Krzysiu, nie możesz mnie zostawić, obiecaj mi. Nie, nie, sorry. Powodzenia. Krzysiu. Paweł? Monia? Cześć, Monika. Monia, co ci się stało? Nieoczekiwanie 35-latka spotyka w szpitalu byłego męża. 39-letni Paweł Rataj, właściciel świetnie prosperującego zakładu stolarskiego, przywiózł na SOR swojego przyjaciela. Mężczyzna wciąż jest zakochany w byłej żonie, mimo że zostawiła go dla innego. Nie ma pojęcia o jej licznych zdradach w trakcie ich małżeństwa. Jakieś strądzenie losu, że się tu spotkaliśmy. Bo wiesz, prawda? Dużo myślałam o tym, żebyśmy wrócili do siebie. Myślisz, że mógłbyś mi wybaczyć? Monia, wiesz, no nie wiem, ja cię dalej kocham, ale... Ej, Paweł, Paweł, mogę cię upoważnić do wglądu w moją dokumentację medyczną? Jasne, tak, oczywiście. No to chodź, potrzebuję twojego dowodu. Zaraz, Monia, wrócimy do tej rozmowy, dobrze? Musimy. Monika wbiła mi nóż w plecy. Myślałem, że byliśmy szczęśliwi, ale ona nagle po 4 latach rozwiodła się ze mną i poszła do innego. Chociaż ciągle ją kocham i strasznie za nią tęsknię, to nie wiem, czy umiałbym jej to wybaczyć. Nie kocham Pawła. Nigdy go nie kochałam. Ale Krzysiek właśnie mnie rzucił, a ja nie mogę zostać sama. Zwłaszcza jak jest opcja, że utnął mi rękę. Paweł musi się mną zaopiekować. I ja wiem, jak go urobić, żeby do mnie wrócił.